Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie. Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska. Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, podcast OSIS, stomatologia, implanty, nauka, biznes. Ellen Langer, profesor psychologii z Harvardu. Będziemy mówić o mindfulness, czyli bycie otwartym, o tym, że wszystko się zmienia, że nic nie jest zawsze takie samo. Będziemy mówić, wspomnimy, ubezpieczalnie, nowy szpital i inne zagadnienia. Dałem tytuł Koń, który jadł hot dogi, bo to jest jak między innymi Ellen Langer doszła do tego mindfulness, żeby być otwartym. Była kiedyś na wyścigach konnych i przechodząc obok stajni, stajenny, który trzymał konia, poprosił, aby popilnowała, bo chce iść kupić mu hot doga. No oczywiście konie nie jedzą hot dogów. Ale facet poszedł, przyniósł hot doga i koń zjadł hot doga. I teraz pytanie, czy ktoś kiedyś robił badania? Po pierwsze, ile mięsa jest w takim hot dogu i czy dawano koniom hot dogi, ile koni było badanych, ile zjadło hot dogi, ile nie zjadło hot dogi. I ten temat przewija się w tej drugiej części wywiadu też, kiedy Ellen Langer mówi o tym, że lekarze, bo mówimy trochę więcej o medycynie, o terapii i o stosowaniu mindfulness, tej uważności, tego otwartego podejścia do każdego zagadnienia terapeutycznego, medycznego. Że to, co nas uczono, to jest tylko pewna statystyka, wyniki badań, te, które były w szkole od nas wymagane na egzaminach, to jest wynik, to jest prawdopodobieństwo, że pewne leki, pewna terapia zadziała u pewnej czy u większości pacjentów. Ja zapytałem Ellen Langer, ponieważ ma 40 lat doświadczeń, że takie podejście mindfulness po pierwsze zwiększa charyzmatyczność, wydłuża życie, zwiększa kreatywność, happiness, radość, polepsza pamięć i zmniejsza symptomy takich chorób jak ADHD, Alzheimer's, autyzm, sklerozis multiplex, przewlekły ból, zapalenia stawów, depresja. Z kolei robiła też szkolenia dla biznesów, dla przedsiębiorstw i tam zmniejszała liczbę wypadków. Zmniejszała czy likwidowała stres i tak zwane wypalenie, burnout. I moje pytanie było, czy ubezpieczalnie nie były zainteresowane wprowadzeniem tego mindfulness. I oczywiście tak, miałam program dla największych ubezpieczalni, wykłady, consulting i zastanawiałam się, dlaczego one z tego nie korzystają. Pomogliby ludziom, członkom ubezpieczalni, którzy byliby zdrowsi, a i tak oni pozostawialiby składki u nich. Dane z 40 lat z tych badań moich i moich kolegów potwierdzają, jestem pewna, że mindfulness, bycie otwartym, uważnym, bycie tu i teraz, to klucz do zdrowia. Więc te ubezpieczalnie nie zaadoptowały tego podejścia. Nie jestem pewna, nie wydaje mi się, raczej nie. Były tylko małe programy w różnych częściach świata. Otwierasz nowy szpital w Chinach teraz. Nowy rodzaj szpitala, nowy sposób leczenia. Co tam robicie? Na czym to polega? Trenujemy lekarzy, by byli otwarci. Chcemy tam zrobić szpital, który będzie bardzo inny od zwykłych szpitali. Bardzo różniący się od sposobu, w jaki szpitale pracują teraz na całym świecie. Zwykle przychodzisz do szpitala, jesteś odizolowany, jesteś już sklasyfikowany, to jest, masz jakąś diagnozę i lekarze aplikują ci leczenie przypisane do danej diagnozy, a ty jesteś bierny, poddajesz się temu. Tu chcemy wytrenować lekarzy, pacjentów i rodziny pacjentów, by byli mindful, by byli otwarci, zaangażowani i obserwowali. I generalnie uczyli się, jak żyć,
a nie jak zwykle teraz w szpitalach, jak dbać o chorobę, pielęgnować, celebrować ją i w końcu jak umierać. Teraz wszystko zatrzymało się przez COVID, robimy ciekawy research, ale nie mogę jeszcze o tym mówić, bo nie jest zakończony i nie ma jeszcze opublikowanych wyników. Więc chodzi o to, by nauczyć lekarzy i psychoterapeutów, jak rozmawiać z pacjentami. Nie tylko. Chodzi o to, by lekarze nauczyli się, by zrozumieli, że nie wszystko zawsze jest tak samo, jak w książkach, jak uczyli się i co wymagano od nich na egzaminach, żeby byli otwarci przez postawę, że nie wiedzą i żeby chcieli poznać. To jest to inne podejście. Teraz idziesz do lekarza i on mówi ci to, czego nauczył się na studiach, na stażach i w co on wierzy, że będzie. I pacjent albo się stosuje, albo nie. W medycynie, jak w innych dziedzinach, uzyskujemy pewne dane w wyniku badań. Wyniki badań podają tylko prawdopodobieństwo, czyli gdybyś robił identyczne badanie drugi raz, czego rutynowo się nie robi, to otrzymasz nowe wyniki, nowe wartości prawdopodobieństwa, co oznacza, że dana terapia działa czasami u niektórych ludzi. Więc jak lekarze zdadzą sobie sprawę z tego, że nie wiedzą, to są motywowani, by zaangażować pacjenta. Pacjent powinien być partnerem, a nie biernym odbiorcą terapii. Czyli najpierw lekarze powinni stać się otwarci, stać się mindful. Powinniśmy ich edukować w ten sposób. Myślę, że wielu z nich już oni wiedzą, że nie zawsze wszystko wiedzą, bo nie mogą wiedzieć, ponieważ wszystko ciągle się zmienia. Lekarz powinien być zdecydowany, ale i otwarty na różne scenariusze. Wówczas będzie podchodził do chorego z innym nastawieniem. To zaangażuje pacjenta, bo pacjent powinien współuczestniczyć nawet w braniu tabletek, zwracać uwagę, czy one działają, jak działają. Musi być nowa interakcja współpracy pomiędzy lekarz-pacjent. Czy długo trwa takie szkolenie lekarzy? Ten program dla studentów lekarzy nie zabiera dużo czasu. Potrzebujemy nauczyć ich ad modum of uncertainty, czyli ad modum niepewności. Teraz lekarze uczą się przez zapamiętywanie prawd, a potrzebują wiedzieć, że to, co się uczą, jest prawdą czasem, a czasem nie jest. Na przykład nie jest zawsze prawdą, że jeśli ktoś ma cukrzycę, to nie powinien nie jeść cukru. Więc muszą być na to uważni. Dotyczy to chorób przewlekłych, jak cukrzyca, zapalenie stawów. Oczywiście inaczej jest w medycynie interwencyjnej, w przypadkach emergency, gdzie nie ma czasu i lekarz musi postępować według procedury, krok po kroku i szybko, zdecydowanie. Generalnie sposób życia w otaczającym nas świecie powinien być, że jesteśmy confident and uncertain, czyli że jesteśmy zdecydowani, ale niepewni, czyli otwarci na różne scenariusze. Teraz ludzie postępują kompletnie, kompetentnie, jakby wszystko wiedzieli, albo ukrywają, że czegoś nie wiedzą i to dotyczy zarówno medycyny, biznesu, jak i innych dziedzin. Tak postępują, bo wydaje im się, że powinni coś wiedzieć, a nie mogą wiedzieć wszystkiego, bo wszystko się zmienia. Wszystko jest zmienne i wygląda inaczej z różnej perspektywy. Czyli trzeba zmienić podejście z ja nie wiem nawet do ja nie wiem, ty nie wiesz, nikt nie wie. Zobaczmy, jak wspólnie możemy rozwiązać ten problem. Skąd bierze się takie podejście, że wszystko się wie? Głównie ze szkół, które uczą, każą nam zapamiętywać właściwie prawdy, dogmaty, koncepty jak na przykład 1 plus 1 równa się 2, myślenie, że te prawdy zawsze sprawdzają się, a ja wiem, sama też kończyłam szkoły i stawiano mi stopnie za to, że zapamiętywałam i recytowałam, odpowiadałam tymi dogmatami na pytania i wydawało mi się, że wszystko wiem, ale ta opowieść o tym koniu i hot dogu, ona pokazała mi, że nigdy do końca się wszystkiego nie wie. I tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że prawdopodobnie to dużo nie wiem, ale jak nie wiesz, to co ciekawe, korzystne, wszystko wydaje się bardziej interesujące.
A jak te dobre szkoły, w których byłaś, Harvard, Yale, Stanford, czy tam też tak uczą? To wszystko zależy od ludzi. Zwykle, jak wydaje ci się, że coś wiesz, to nie zwracasz uwagi. Pewnie w Harvard, Yale, Stanford jest więcej nauczycieli, którzy są bardziej otwarci, ale bezmyślność jest dominująca. Wydaje nam się, że jest komfortowo coś wiedzieć, ale to tylko iluzja. Więc dobrym ćwiczeniem na teraz, kiedy jesteśmy w domach, jest przyjrzeć się rzeczom, problemom, które doskonale wydaje nam się znamy. Jak z innej strony one mogą wyglądać. Jak rozwiązanie może być tuż pod nosem. Weźmy taki przysłowiowy amerykański konflikt domowy, który polega na tym, że jedna osoba wyciska tubkę od góry, a druga od dołu i są cały czas oto awantury, a proste rozwiązanie, żeby każdy z nich miało swoją osobną tubkę pasty do zębów. Ludzie stresują się, bo spodziewają się, że coś się stanie i że będzie źle. Daj sobie wtedy 5 powodów, dla których to może się nie zdarzyć. I teraz jest to mniej stresowne, bo albo to się zdarzy, albo to się nie zdarzy. I nawet jak się zdarzy, to daj sobie kilka powodów, dla których ta okoliczność może mieć korzyści. Nawet teraz w sytuacji pandemii ludzie dostrzegają, co jest ważne. Tak jak ktoś, kto miał zawał serca, zdaje sobie sprawę, co w jego życiu jest najważniejsze. Recepta jest żyć godnie z niepewnością, nawet ją polubić, bo zmiana jest zawsze, bez względu na to, czy ci się podoba, czy chcesz, czy nie chcesz, czy lubisz, czy nie. Zdajmy sobie sprawę, że nie jesteśmy ofiarami okoliczności, bo każdej okoliczności, warunkom i sytuacji my możemy nadać odpowiednią ramę interpretacji, referencji. Chodzi o to, że życie składa się z chwil. I zamiast martwić się o przyszłość, zajmijmy się, skupmy się, zadbajmy o tą chwilę, tu i teraz. Mindfulness w biznesie. Robiłaś programy dla firm, dla biznesu. Czego te firmy oczekiwały od tych programów z mindfulness? To zależy. Czasami tylko miałam zabawiać ludzi, ale to też jest okej. Korzyści są następujące. Zmniejsza się liczba wypadków, zmniejsza się absencja chorobowa. Ich produkty, to jest bardzo ważne, one nabierają pewnej osobowości. Ellen Langer robiła kiedyś badanie wśród muzyków filharmonii. Można sobie wyobrazić, że granie tego samego cały czas i to jeszcze w orkiestrze symfonicznej, to może nie być zbyt kreatywna, pobudzająca i intrygująca działalność, zajęcie. Ale przeprowadzili taki eksperyment, że kazali ten sam kawałek zagrać muzykom, jak to robią rutynowo, a drugi raz zagrać to, cokolwiek zmienić w tym, dać od siebie coś w tym kawałku muzyki poważnej. I potem puścili tą muzykę osobom i kazali im wybrać, która interpretacja bardziej im się podobała. I wtedy oni wybierali tą interpretację, która była bardziej osobista, gdzie ci muzycy coś, cokolwiek zmieniali, bo oni wtedy jakby żyli, oni tworzyli to, a nie tylko odtwarzali mechanicznie. W otwartości jest ważne, aby ci z góry, to mówię o organizacji, zwracali uwagę na tych, którzy są na dole, bo niekiedy ci na dole wiedzą najlepiej. Tu jeszcze jedna ciekawa historia z klubu sportowego. Był wielki problem i cały management zebrał się. Problem polegał na tym, że członkowie klubu kradli buteleczki z szamponami i z kondycjonerami spod pryszniców. I wtedy deliberowali, co zrobić, jak pilnować, założyć kamery i sprawdzać. I to tego nie możemy zrobić. W końcu ktoś powiedział, mądry, słuchajcie, zawołajmy tego faceta, który sprząta te łaźnie. No i przyprowadzili go, wytłumaczyli mu, jaki jest problem, a on uśmiechnął się, powiedział, weźcie tylko nakrętki z tych buteleczek. Bycie mindful likwiduje burnout, czyli wypalenie zawodowe czy inne wypalenie. Bierze się z przeświadczenia, że nic ciekawego już się nie wydarzy, a tylko codzienna rutyna. I dlatego ludzie działają jak automaty, które wszystko już wiedzą. Bycie uważnym, otwartym, ciekawym życia, odkrywającym nowe w codzienności, polepsza charyzmatyczność, nadaje cechy lidera w organizacji, jak również polepszają się relacje w domu.
I na koniec taka recepta Ellen Langer na szczęśliwe życie, na happy life. GLADO, akronim od następujących słów. G jak generous, czyli hojny, wyrozumiały, wybaczający, loving, kochający, współpracujący, pomagający, authentic, autentyczny, direct, bezpośredni, open, otwarty. Dobrego słuchania w oryginale. Ellen Langer. Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. You have been practicing this for 40 years and you say you've seen the improvement in health, in charisma, longevity of life, creativity, happiness, memory, and reduces symptoms for ADHD, Alzheimer's, autism, multiple sclerosis, chronic pain, arthritis, depression, accident, stress, and burnout, right? Question. Yeah. Question. Yeah. If it works so, should like insurance companies be interested? Definitely. Right. Yes, definitely. In fact, you know, I've given lectures and done some consulting for some very large insurance companies around the globe. And it always, it was always curious to me why more people weren't availing themselves of these opportunities, because we have the means to help people be healthier. They would still be paying their premiums until they caught on. And so the insurance company would have less to pay out. You know, that I think that the data over 40 years from myself and colleagues makes me reasonably sure that mindfulness is the key to health. But and happiness. Has any of the big insurance companies adopted mindfulness and implemented in a way of training the doctors to do like prevention or even treating their diseases? I'm not sure. I don't think so. I think there have been small programs in different parts of the world, but not to the extent that I believe it should be enacted. How about China? You've got your center in Beijing, right? This is for women with breast cancer. Yes. What do you do there? What we're doing is we're going to train doctors and set up a new kind of a hospital, and one that treats people very differently from the way, you know, hospitals work around the globe now. Now you go to a hospital, you know, you run the risk, you're isolated. The doctor in our hospital will be taught to be mindful. The patient will be taught to be mindful. The significant other is brought into it. And people will be taught how to live rather than how to die, as is often the case. But we haven't gotten too far with this because of the virus. So we've started and we'll see. At the moment, all we're doing is some fun, interesting research, but I can't talk about it yet because it hasn't been completed, so we don't have the results. Sure. So basically activity is the initiative is to train psychotherapists or to train doctors in talking to patients, in teaching them, and then looking after that they practice mindfulness. But I don't. So it's not just the doctors learning how to talk to people. It's the doctors becoming aware that they don't know, you know, which is a very different interaction. Right now, you go to a doctor, the doctor tells you as if what the doctor believes is true, and then you follow it or you don't, whatever. Medical data, like all data, no matter what the experiment, experiments only yield probabilities. That means if you were to do the same study again, exactly the same way, which you could never do, but even if you were,
you're only getting probabilities, which means that this works some of the time for some people. And when the doctor becomes aware that they don't know, because everything is always changing, they are motivated to engage the patient in a very different way. The patient should be a partner in healthcare, not a passive recipient. So first, the doctor himself, herself, must become mindful to fully tap on the possibility of using mindfulness for the good of the patient. Yes. Okay. Yeah. And the way to make the doctor mindful can be, you can go through a whole program, or what we can do is change medical education so that they become aware that I think many physicians already know that they don't know. They just don't know that they can't know, that nobody knows because everything is changing. And so if they have some uncertainty, they approach a problem differently. You know, if I thought you needed me to take your arm off, and I was certain about that, I would just take it off. If I knew that you can't be sure whether that's the best thing, I would engage in a discussion with you. I would proceed in a very different manner. And it's not a good example, taking your arm off, because we don't like thinking about those sorts of things. But no matter what the treatment, once the doctor conveys some degree of uncertainty, they should be confident but uncertain, then the patient knows to pay attention to their own needs, their own bodies, and to see, you don't want somebody given pills, for instance, and just mindlessly taking the pills. What you want is for them to see, are these pills working in the way that you hoped that they were working? And they're not going to do that unless the whole interaction between the two of them becomes more collaborative and mindful. If you were to change this education in medical schools, what would that take? I mean, you said educating students, educating doctors, but teachers. How much time would that take to actually start? Yeah. I don't think it would actually take very much time. I think that what we need to teach is a modicum of uncertainty. Right now we have physicians studying and they memorize everything, and so they might believe if you've got diabetes, you shouldn't have sugar. Well, no, that's not entirely true. If you have no sugar, you'll end up with advanced retinopathy. They need to know that whatever it is they're learning is true sometimes, but also untrue other times. So they have to continuously pay attention. Now, that's different from, emergency medicine, for example, where there's, you follow a cookbook, right, basically, right, because there's no time. Okay. It sounds, I think that we need to collect some more data on this, but that basically the way one needs to learn how to be in this world is confident and uncertain. Right now, people act confidently and they either believe they know or they don't know. In either case, they often hide what they don't know. This is in medicine, it's true in business. And because they think they should know. But you can't know, again, because everything is changing. Everything looks different from different perspectives. So you want to change your attribution from a personal attribution of not knowing. I don't know, but you probably know, therefore I'll fake it, to a universal attribution for uncertainty. I don't know, you don't know, nobody knows. Now let's see how we can together try to solve this problem. Where does this attitude of already knowing everything comes from? Well, yeah, I don't know. I think that homes, in school, schools.
I think mostly schools, you know, schools mostly teach people to memorize facts. So they act as if those facts are true independent of context. And so they emerge thinking one and one is two, for instance, you know, and it's only sometimes two. But, you know, you get reward. I got rewarded all through school, got my A's on exams from memorizing and thinking that I knew. In fact, I tell the story often. I was at this horse event, and this man asked me if I'd watch his hot horse dog. Because he was going to get the horse a hot dog. Right. You know the story. I'll tell it in. And I'm laughing to myself and saying, horses, you know, the horse is herbivorous. It's not going to eat a hot dog. And he came back and he ate, the horse ate the hot dog. And then I realized that everything I knew was wrong. It was kind of interesting in some context. And so having been rewarded for memorizing, for thinking I know, it was a shock to see that most things that I probably don't know. But when you don't know, then everything becomes more interesting as you try to find out. It, probably this like teaching or imposing memorizing things and then giving the answers which are expected, that works if we want to have like the system running on the regular basis. And like the old, the first like big class education started with the Industrial Revolution, when they just needed people to execute certain procedures at a certain point of the production line, etc., etc. But like as you pointed out, that the schools, they don't teach like being curious or like negate or find situations where the common truths may not be true, like this 1+1 example. You've been to good schools. You've been to Harvard. You've been to Yale. Do they teach the same? Well, it's some people in these schools. Many people, no matter where they're teaching or where they're studying, they think they know. And when you think you know, you don't pay any attention. And so we have people like that at Harvard and at Yale. I would say probably there are more people who at Harvard and Yale and Stanford who are open to this different way of viewing things than at many places. But I think mindlessness is pervasive. And, you know, it's uncomfortable for people not to know, but it's important to realize that the comfort that they take in knowing is a delusion, you know, that you can't know. So what should I say? Okay, so it's like if they think they know, they are practically dead. They are not living there in the moment. Right. Exactly. And that's why I say that part of the cure, you know, for people who are housebound now, is to look at those things that you think you know and ask yourself, you know, how is it different from what you thought it was? How might you use it differently? Change it so it's more effective for you. You know, I mean, people have problems that very often have very simple solutions. And you have in the States, the proverbial husband and wife who one squeezes the toothpaste from the bottom, one squeezes it from the top. They yell because the person who squeezes it at the bottom yells at the other person because they're wasting toothpaste and so on. When the solution, you know, both strategies make sense. It comes out faster if you squeeze it from the top. You get more toothpaste if you squeeze it from the bottom. And all they needed to do was have different tubes, each their own tube. I mean, the, you know, mindful solutions are often right in front of us. They're not difficult to come up with. We just have to ask the right questions.
sometimes the right question, as you were suggesting a moment ago, is how might this be different from what I thought? And that's what I was talking about with stress as well. To experience stress, you have to believe that something's going to happen, and when it happens, it's going to be awful. Well, give yourself five reasons why it might not happen. And now, you know, it's not nearly as stressful because it may happen, it may not. And then assume that it does happen. What are some advantages to it? And there are always advantages, even in this time of the pandemic. Absolutely. As you said, the families get closer and people talk to people they haven't spoken for months or years. And I think most important is that people come to see what really matters. Now, when one has a heart attack and then all of a sudden they realize that, gee, they're not going to live forever, so they start living moment by moment and becoming more fully engaged. Sadly, that often only lasts for 6 months or so, depending on the person, of course. But for many people, it doesn't last. They fall right back into the routine of thinking they know, of not being present, and so on. The fact that this pandemic is affecting so many people around the globe at the same time may mean that we can help each other with this attitude once things finally become more normal. It's never going to return to what it was before, but it wasn't going to return to what it was before even without the pandemic. Right. Everything is always changing. Right, exactly. So, great. If we start summarizing, the change is inherent. We have to start loving change, enjoying it, and not denying. And as you said, I mean, to live gracefully with uncertainty and enjoy it. Right. It's going to be there whether you enjoy it or not. Or not. but you better enjoy it. Better enjoy it. Right. And it is enjoyable if one realizes that they're not a victim of circumstances, that almost all circumstances have a way of being understood, framed so that they're enjoyable. You know, that if one has always wanted to overeat, now you've got an excuse because lots of people are going to gain weight during this time. Right. Or stay home, don't move. Exactly. You know, that if you can't go to the gym anymore, maybe you'll come to see how you can take two cans of canned tomatoes and lift them. There are things in the house that can be, you know, serve as weights. There are interesting ways that we can do exercise. So at the end of this, maybe you don't need to go back to the gym. Maybe you can just keep cleaning the house or whatever you've come up with. But the point is, or an important point, is that life only consists of moments. And that rather than worry about moments in the future, what we should probably be doing is taking care of the moment now. If we make the moment now useful, fun, and we keep doing that, the end of the day will not have been spent, stressed, and wasted, to my mind. Right. So in the end, to any circumstances, to any environmental situation, we give the context and we name exactly. It either good or bad, either beneficial or not that much friendly. Now, you said about these moments, like life consists of the moments, and I mean, you can find it in the songs, in the literature, in the old cultures, like the Zen Buddhism culture. I mean, it's been for thousands of years. It's always, as long as there have been people, it's been true. Right. One more issue. Mindfulness in business. You told me that you've been doing programs for the banks like Wells Fargo, for Goldman Sachs, for Discover Insurance, and other companies. When they ask you to do lectures, what do they expect
on the business side, what benefits they expect from the people who attend your lectures? Yeah. Well, it varies, of course, depending on the business and the people who've invited me. You know, sadly, sometimes I'm invited just to entertain people, and that works out fine, too. But I think that basically when we can teach people to be more mindful in this very simple way, the products that are being produced show the imprint of their mindfulness. The accidents that typically occurred in the industry are reduced. That basically people are happier, so you have less absentee. People are taught possible mindful solutions can be found at any level in the organization. And we teach people at the top to pay attention to those who they see as at the bottom. That everybody knows something, and rather than assume you know exactly what it is, you know, everybody becomes more open to interacting with the different players in the organization. You get health effects. And so that also helps the bottom line. I think most of the time they're looking for changes on the level of the bottom line, and that can come about in many different ways. But for me, I find that people are very interested in the way that becoming more mindful makes you more charismatic, improves your leadership ability, makes you more attractive and trustworthy. And these are the sorts of things that it's hard to measure. We take measures and we find nice changes, but I think that it carries through all of one's life. You know, if I were to help you be more mindful at work, presumably you'd be more mindful at home. Your relationships with people outside of work would improve. That would make your whole day better. So when you show up at work, you've got more energy to do whatever the task before you is. Right. Glado. In the end. Right, glad of, yes. So, yeah, I teach this, I end every class with this because to me it's so important, but I don't know if just telling people what it means without them taking the courses would be effective. But GLADO stands for G is be generous, L loving, A authentic, direct, and open. And that's my recipe for a happy life. Professor. And the more mindful we are, the easier it is to be generous, loving, authentic, direct, and open. Professor Ellen Langer, thank you very much. Thank you very much for taking time and sharing your experience and wisdom. And we will pass. This was fun. Thank you very much, and well, talk to you soon. I hope so. We will publish, we will put it through the media, through the university, through the podcast, and as I communicated before, once we get to the normal times, which should be probably in about 2 or 3 months, then we will pursue the program with the university. I've spoken initially with some people and they showed the interest, but now we've got this emergency situation, so all other projects are put aside. But anyway, I definitely come back with this, and hopefully we'll do soon a good program for a center for mindfulness in one or more of the universities in Poland. Beautiful. I look forward to it. Stay healthy and safe. Thank you very much. Thank you very much, and talk to you soon. Thank you. Okay. Bye now. Bye-bye. Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia. Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.